Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Keller i zapraszam do wysłuchania piątego już wykładu z cyklu Etos Republikańskiej Literatury Polskiej. Ten piąty wykład, wbrew temu co mówiłem przy poprzednim wykładzie, poświęcony będzie nie kryzysowi, tylko apogeum, akme, szczytowi kultury renesansowej, kultury republikańskiej, czyli twórczości Jana Kochanowskiego. Kim był Jan Kochanowski, to każde dziecko w Polsce wie. Był poetą, który, jak charakteryzuje się cała literatura wieku XVI, tego dojrzałego renesansu, przez wiele lat życia pisze po łacinie, potem przychodzi na język polski. Oczywiście to, że jego łacińska twórczość była dla niego niezwykle istotna, jest i dla nas ważne, chociaż największe zasługi na pewno położył w języku polskim, jako twórca literatury w języku polskim. Czemu on jest dla nas istotny z punktu widzenia naszego tutaj tematu? Z kilku powodów. Jeden i najważniejszy to jest kwestia tego, co my nazywamy rzymskością kultury polskiej. Ja, jak pamiętacie Państwo, wspominałem podczas pierwszego wykładu o rzymskich korzeniach kultury republikańskiej, etosu republikańskiego. Stąd, jak wspominałem w nowożytnych badaniach nad literaturą, kulturą europejską, mówi się o neorzymskich tradycjach. I teraz, jeżeli szukamy tych neorzymskich tradycji, to Jan Kochanowski jest absolutnie kluczową postacią, jeżeli chodzi o ten temat. Dlaczego? Dlatego, że to, co robi Kochanowski jako autor, to w zasadzie przenosi w całości, z pewną oczywiście naturalną modyfikacją, rzymskie podejście do istnienia człowieka. Jego bardzo ważnym autorem, do którego się Kochanowski odwołuje, i który to autor jest bardzo ważnym też filozofem czy myślicielem, jeżeli chodzi o myśl republikańską, jest oczywiście Cyceron. Jest Cyceron ze swoją ideą tusculum, czyli tego takiego miejsca, w którym ma swój dom i realizuje pewien naturalny dla kultury republikańskiej sposób działania, który się po łacinie nazywa pomiędzy otium a negotium. Otium, negotium. To są dwa takie słowa, które wyznaczają dwa komplementarne modele egzystencji człowieka. O co chodzi? O otium to jest takie miejsce, gdzie macie Państwo swój dom, swoją przestrzeń własną i ono zwykle jest w przestrzeni pozamiejskiej, antyurbanistycznej, nie jest w mieście. Tusculum to jest ten dom, w którym Cycero miał swoje zakorzenienie. Na przykład mamy tak samo Sabinum Horacego, wybitnego poety, na którym Kochanowski się wzoruje. Kochanowski konstruuje swój Czarnolas, czyli to miejsce, które staje się pewną odskocznią od życia publicznego, natomiast nie jest samotnią. Otium to jest to miejsce, gdzie człowiek udaje się po to, żeby, mówiąc językiem Lecha Wałęsy, doładować akumulatory. Nie jedzie na Jasną Górę, tylko jedzie do siebie, do domu. I w tym domu zajmuje się czytaniem, myśleniem, lekturą filozofów, mówców itd., itd., doskonaleniem się. Po czym, kiedy zaistnieje taka potrzeba, przekracza granicę otium i wkracza w negotium. Przestrzeń publiczną, przestrzeń społeczną, działając na przykład w działalności sejmowej, sejmikowej lub po prostu wykonując swoje obowiązki obywatelskie. To jest istotne, dlatego że kultura średniowieczna lubiła umieszczać swoich bohaterów w przestrzeni otium, czyli w przestrzeni samotnej refleksji. Natomiast kultura renesansowa, kultura humanistyczna, kultura republikańska lubiła zmianę. Uważała, że bez otium nie ma negotium i bez negotium nie ma otium. Te dwie rzeczy są niezwykle ze sobą istotnie połączone. Kochanowski, ten moment, kiedy on decyduje się porzucić tylko i wyłącznie zamieszkanie w negotium, czyli w tej przestrzeni społecznej, wiąże się z jego charakterystyczną pochwałą życia w Czarnolasie.
Czarnolas staje się przestrzenią, w której poeta realizuje ideały stoickie, ideały złotej mierności, czyli takiego sposobu życia, który wyzbywa się za wszelką cenę dążenia do bogactw, kariery itd., itd. Oczywiście tak samo kontaktuje się tam z naturą. Natura jest tym miejscem, gdzie człowiek powinien funkcjonować, ale, jeszcze raz powtarzam, nie zawsze. Jego obowiązkiem jest wracać do przestrzeni działalności publicznej. Na ten temat jest wiele wierszy, które Kochanowski po sobie zostawił. Jeden z nich to jest forma fraszki, która jest bardzo znaną fraszką. Przepraszam za stan tej książki, ale to jest dowód, jak się czyta książki, porządnie czyta książki, to tak one wyglądają. Okładki się niszczą, to jest stare wydanie. Pełno jest fiszek, gdzie człowiek szuka, zagląda, żeby coś zobaczyć. No teraz korzystam z takich karteczek, żeby było jeszcze bardziej widoczne, bo już nie wiem w jaki sposób. Można je zaginać, ale to są, wtedy się robią ośle uszy i tak książek nie należy traktować. Raczej lepiej włożyć kartkę. Znacie to Państwo na pewno bardzo dobrze, natomiast ja bym chciał powiedzieć o tym tekście zdecydowanie tak. Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje. Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje. Inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowiem ściany obijają. Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, a Ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym. Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością. Macie ten jakby dekalog, nie jest tego 10 oczywiście, ale taki rodzaj opisu dobrego życia w miejscu, które jest domem w Czarnolesie. Zdrowie, czyste sumienie, pamiętamy ideały republikańskie, ludzka życzliwość, obyczaje, more znośne, no, nieprzykra starość, to wszyscy o tym marzymy, żeby tak to wyglądało, szczególnie my, którzy do tej starości się zbliżamy. I pożywienie uczciwe, w sensie pożywienie, bo to od życia jest trochę, może być uczciwe życie, prawda? Pożywienie, nie o to chodzi, że musi być czy zdrowe, ekologiczne, a żywność tylko. Chociaż ona też jest istotna, jeżeli chodzi o zamieszkiwanie w swoim miejscu. Natomiast pierwsze dwie linijki to jest to, co jest kwintesencją. Popatrzcie Państwo, moja praca, ja tam pracuję, ja tam nie obijam się, a zdarzenie Twoje, Bóg darzy, nie? Czyli układ człowiek i Bóg, to jest niezwykle podstawowe jakby określenie tego związku pomiędzy miejscem, pracą ludzką, a Bożym sprzyjaniem. Bóg sprzyja ludziom, którzy mieszkają w domach. Raczysz błogosławieństwo dać do końca, niech się ono wypełni swoje. I potem macie te dwie Państwo linijki, które pokazują, dlaczego ja uciekam od tego, co się nazywa marmurowe pałace, szczery, czyli bogaty złotogłów na ścianach, piękne zdobienia domowe i tak dalej, i tak dalej. Ja wybieram gniazdo ojczyste. To jest w ogóle neologizm Kochanowskiego. Nikt wcześniej takiego sformułowania w poezji nie stworzył, żeby nazwać to miejsce, gdzie człowiek funkcjonuje, gniazdem ojczystym, gniazdy, jak ptasie gniazdo, prawda? Które natomiast genialnie, to tylko Kochanowski potrafił robić, zrymował on sobie gniazdo ojczyste, sumienie czyste. I jakby gniazdo ojczyste i czyste sumienie staje się pewnego rodzaju określeniem najlepszego modelu życia obywatela Rzeczpospolitej. Szlachcica, on ma mieszkać na wsi i pracować tam w porozumieniu z Bożym sprzyjaniem. Jak doskonale Państwo wiecie, o Kochanowskim można mówić godzinami, to nie tam nasz króciutki wykładzik, ale znacie Państwo wszyscy pieśń świętojańską o Sobótce, która jest swego rodzaju takim chyba najciekawszym wyrazem przez Kochanowskiego sformułowanym opisu tego, co się nazywa idealnym bytowaniem człowieka na świecie. Ja chciałem tylko podkreślić, że ta pieśń Panny XII z tym słynnym rytmem wsi spokojna, wsi wesołe, który głos Twojej chwale zdoła i tak dalej. Taka, ja bym to raczej rytmie takiego tańca szybkiego. Ja sobie oczywiście żartuję, bo szybkość tego, rytm tego wiersza jest niesamowicie podkasany, tak jakby ktoś skakany taniec jakiś tańczył, poleczka, coś takiego, to musi być takim szybkim rytmie się toczy, w szkołach się go trzeba tak dostojnie, wsi spokojna, wsi, nie, to jest wsi spokojna, wsi wesoła, który głos Twojej chwale zdoła.
obertasek. Natomiast tam jest bardzo ciekawie pokazane to, o czym się zwykle nie mówi przy wsi spokojnej, wsi wesołej, pieśni Pani Dwunastej, to zresztą weszło do języka naszego przecież, że to jest parafraza Horacego, takiej słynnej epody Beatus ille qui procul negotis. To jest taka druga epoda Horacego, gdzie bohater tej epody, lichwiarz, śmieszne to jest dosyć historia, siedząc w mieście i żyjąc z lichwy, marzy sobie, a dobrze by było, gdybym pojechał sobie na wieś i na tej wsi tam się zaczął dobrze i uczciwie żyć. Chwali tę wieś przez całą epodę, natomiast na samym końcu mówi, no komentarz jest narratora tej epody, lichwiarz sobie pomarzył i zaczął dalej ludzi trzepać z pieniędzy. U Kochanowskiego nie ma lichwiarza, u Kochanowskiego jest sam środek tej pochwały i ja tylko przedstawię wam to, co jest chyba najistotniejsze, żeby pokazać sedno tego, co robi Kochanowski z etosem republikańskim, mianowicie pokazuje owych inszych, czyli inne modele, negatywne modele życia, które się odrzucać powinno, albo które ten narrator opowiadający w tej pieśni, akurat to jest dziewczyna, Panna Dwunasta, nie chce robić. Inszy się ciągną przy dworze, zwracam uwagę na każde słowo, ciągną się przy dworze. Ktoś się ciągnie, czyli nie sam jedzie, nie ze swojej własnej woli, tylko się ciągnie. W ogonie monarszym, w pokojach wielmożnego pana. On nie ma wolności, nie ma takiej niezależności, którą pamiętamy, czy wolności osobistej, która jest cechą niezbywalną kultury republikańskiej. Albo żegluje przez morze, drugi sposób życia jest też odrzucany. Żeglowanie przez morze, czyli dlaczego to jest złe życie, gdzie człowieka wicher pędzi, a śmierć bliżej niż na pędzi, czyli blisko, prawda? Zagrożenie życia. Też nie wybiera życia żeglarskiego. Potem pojawia się, i to się pojawia u Horacego, to jest regularnie odwzorowane. Najdziesz, kto wpłat język dawa, a radę na funt przedawa. Ja się nie wiem, co to jest, ale ktoś, kto sprzedaje swój język, PR-owiec, nie wiem, żartuję. Ktoś taki, kto znowu nie jest panem samego siebie, jest oddany komuś zewnętrznemu, jakiejś sile. Następny typ życia, który też mu się nie podoba, popatrzcie Państwo, krwią drudzy zysk oblewają, gardła na to odważają. I tutaj oczywiście jest istotne, kiedyś mi to przyszło do głowy, że to nie jest żołnierz, to nie jest ktoś, kto naraża życie w obronie ojczyzny, tylko to jest ktoś, kto po prostu sprzedaje swoje usługi wojenne za pieniądze, czyli jest po prostu najemnikiem. I ten model życia też nie pasuje do szlacheckiej egzystencji, natomiast ten, który pasuje, jest człowiek, który żyje w pieczy wsi. Zupełnie na odwrót postawiona sytuacja. Nie człowiek opiekuje się wsią, tylko wieś opiekuje się człowiekiem. Ten etos republikański, który wiąże się z życiem ziemiańskim, jest chyba najważniejszym, najistotniejszym wkładem Kochanowskiego w refleksję na temat najlepszego modelu życia na świecie dla człowieka. I on w XVI, po Kochanowskim, w XVII wieku będzie nieustannie powielany w literaturze i w zasadzie można powiedzieć, że wyznacza taki, to co nazywamy etosem ziemiańskim. I to jest ta kwestia ziemiańskości, czyli modus vivendi, sposobu życia charakterystycznego dla człowieka, który poszukuje niezależności. W wielu utworach u Kochanowskiego pojawiają się takie aspekty, jak to, że człowiek, żeby być niezależny i wolny, musi mieć jakąś małą substancję, tylko mówiąc ziemię, którą będzie pilnował. Ona przynosi mu dochody, małe, bo skromne i tak dalej, ale bez tej niezależności ekonomicznej czy finansowej człowiek, poeta nie jest w stanie być wolnym. To jest w ogóle bardzo ciekawa wizja wolności artysty. To nie jest wolność, zwróćcie uwagę, od poet modit, prawda, poeta przeklęty, nie ma nic, spala się w twórczości artystycznej. Nie, to jest poeta, który uzyskuje niezależność, wolność, dzięki temu, że może wracać do swojego domu zawsze.
to mu daje niezależność. To jest bardzo sarmacki, bardzo szlachecki i bardzo zarazem republikański punkt widzenia. Natomiast już w następnym wykładzie opowiem to, co zobaczył Kochanowski, to, co zobaczyli inni pisarze końca XVI wieku, czyli pewne zagrożenia, które pojawiły się przed omawianym przez nas etosem republikańskim w kontekście tego, co stało się z historią polską przełomu XVI i XVII wieku. Dziękuję uprzejmie za uwagę.